Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Surviving Mars. Z tej strony odkrywca Radek. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku zbudowaliśmy tutaj stolicę. Także mamy już, jakby to powiedzieć, stolicę planetarną naszej kolonii, czy raczej planety. Druga sprawa, to pojawi się kłopot z oczywiście produkcją żywności, bo mamy aż za dużo kolonistów, szczerze mówiąc, aż za dużo. Więc jest problem z żywnością, więc w dzisiejszym odcinku skupiłem się nad bardzo, ale to bardzo ważnym celu, czyli będzie bardzo mocno poprawiać produkcję żywności. Jak to zrobimy? Mianowicie, już chyba wiem, jak to zrobimy. Zbudujemy ogromne pola uprawne, które zaczną tutaj funkcjonować w tych obszarach. Dzięki temu będziemy mieli już produkcję żywności, bo to naprawdę bardzo dużo produkuje, te wielkoobszarowe farmy. Więc mam nadzieję, że to nas uratuje, bo jeśli nie, no to coś tak kiepsko to widzę, bo głód jest zabójczy w tej serii. A druga sprawa, to jeszcze poprawię produkcję wody poprzez nagły wzrost zużycia wody, poprzez właśnie budowanie kolejnych tutaj upraw. No to zwiększyło się zużycie wody, więc musimy to jeszcze to poprawić. Ale dobra, zanim ja tutaj włączę ten czas, to pamiętajcie, jeśli ten odcinek wam się spodoba, to zostawcie tutaj łapkę w górę, komentarz, suba i dzwoneczek. Także jak już zostawiliście, i mam nadzieję, że tak, no to przechodzimy do odcinka. Także ja już włączę ten czas. I co? Wiem. Czyli najlepsze takie obszary półuprawnych, jakie mogą powstać, to chyba tutaj będą, ale potrzebujemy oczywiście gniazdodonów, żeby tutaj funkcjonowało. Druga sprawa to produkcja wody, którą też od razu ogarniemy, bo mam tutaj ogromne złoża, które zaraz wykorzystamy. Tylko potrzebuję prądu jeszcze. To już tutaj włączę. Jeszcze tutaj rury postawimy. Nie wiem, gdzie to ciągnę, ale już gdzieś to ciągnę. Aby było. Chociaż mogłem tutaj połączyć. Dobra, to tak też zrobimy. No. Nie połączył się? Okej, teraz już tak. Czekajcie. To ja tylko jeszcze bym usunął. Okej. Chyba to włączymy czas. Poczekajmy, jak to się zbuduje. I skład jeszcze na nasiona. A tutaj bym troszkę rozwinął produkcję żywności, czyli grzyby. Bo bardzo dość mocno spada produkcja. To mi się nie podoba. Troszeczkę to nie zaniedbałem. Trochę to bardzo nawet bym powiedział. To już pracuje. Gdzie były te ekstraktory wody? A tutaj to jeszcze go ulepszymy. Dobrze. A czyli jak to już mamy, to dobrze. To ja już tutaj zacznę stawiać te farmy. Powstrzymywanie życia? Znaczy terraformacja chyba. A czekajcie, to tym nasze to zbuduję. Thank you.
I najważniejsza rzecz to oczywiście rury. I prąd, jeszcze rzecz jasna, jeszcze prąd. Resources are low. Oczywiście to działa automatycznie, potrzebuje kolonistów, także o tyle dobrze, tylko wymaga nasion. Nawet co ty tutaj uprawiasz, zioła? Bardziej bym potrzebował pszenicy. Tak szczerze mówiąc. Tu też pszenica. I tu też pszenica. Czy myślę, czegoś tutaj brakuje? Tak. Metalu. To zaraz to ogarnę. Okej, ale oczywiście znowu tak wzrosło to zużycie wody, że to jest chore, bym powiedział. Więc znowu potrzebujemy to. Resources are low. Też mamy zboża wody. O, to fajnie. Tylko czy on dosięga? Tak. No to skoro dosięga, to też będzie tutaj ekstraktor wody. I będziemy potrzebowali jeszcze reaktor termojądrowy, bo będzie nam brakowało zaraz pewnie prądu. Czyli zaraz to ogarniemy, tylko zobaczę, gdzie mamy tutaj bezrobocie, aby to tak troszeczkę lepiej zoptymalizować. I chyba na razie nigdzie nie widzę bezrobocia. A szkoda. Nie ma nigdzie? Nie ma. Jestem zszokowany. Czyli skoro jak tutaj nie ma, to chyba jedyna bezrobocie, jakie występuje na masową skalę, to jest tutaj. Inaczej to nie umiem wytłumaczyć, szczerze mówiąc. Ale dobra, to jeszcze ja tutaj zbuduję arkologię. I zbudujemy reaktor termojądrowy. Panie, a ty kiedy dostaniesz nasiona? Tak się spyta. Zresztą. Skład na nasionka. Proszę mi tutaj dostarczyć. Funding, jeśli można. Czy ja troszeczkę przesadziłem z produkcją żywności? Może. Ale ważne, że to działa, tak? I to się liczy. I potrzebuję prądu, więc ja tutaj dobuduję kolejny reaktor, znaczy drugi w sumie w kolonii. To może tak tutaj powstać. Tylko by się przydała elektronika zaraz, czyli nasza rakieta, gdzie chyba jest tutaj. Albo nie mamy, bo straciliśmy wtedy. Kup rakietę, tak na pewno. Rakieta towarowa, czyli elektronika.
wystrzel rakietem. Czekajcie, dlaczego ty tutaj? Odepnij to. I to możemy chyba już odpinać powoli niektóre obiekty. Tak zrobimy ten malutki porządek, bo troszeczkę to tak się wydłuża i wydłuża i to trochę takie bolące w oczy. A zawsze będzie to lepiej. I tutaj już faktycznie dość sporo mieszkańców mieszka, jak widzę. A też bardzo dobrze mają tutaj, tylko oczywiście zabawa. Udaje tutaj dzieciaków musi być. Bez przesady. Teraz buduję tutaj Luna Park. I może dwa place zabaw. Albo kolejny plac ci potrzebny. No właśnie. Research complete. Nowy projekt, wywołanie deszczu, co on da? O, no to to może być fajne. Albo możemy zrobić zasianie roślinności, czyli to jest projekt specjalny, dzięki temu uzyskamy 5%, jeśli mowa o roślinność na Marsie. Tylko kosztuje aż 100, o mój Boże, trochę bardzo dużo. Produkcja nasion jest oczywiście niższa, więc potrzebujemy obiekty, które by funkcjonowały w tym kierunku. Więc ja chyba postawię tutaj kopułę. Podstawowa. Może być nawet. Tylko którędy tak zbudować? A może tędy? To niech będzie tędy. Jak tam produkcja paliwa? Jest na prucie? Jest na prucie. No to fajnie. To ja tutaj zbuduję węzeł wahadłowców kolejny. Czy tamten budynek, czyli jak tutaj mają dobrze się zbudował? Tak. To jeszcze ja bym tutaj zrobił... Troszkę poprawił produkcję wody, bo znowu nam brakuje. Jak zwykle. Trzęsienie ziemi. I już to mamy, to fajnie. To zbudujemy przejście. To może farmy hydroponiczne. I bym postawił tutaj ogrody. Posterunek strażników. Stołówka. I jeszcze może kosmobar. Też czekajcie, to wyburzę. Ja wiem, że już taka estetyka, no ale wolę mieć estetykę, tak? Szybka satelita łączności, co ona nam da? A, dawno już tego projektu nie było. Tylko czy nam się opłaca? Tak szczerze mówiąc, no, dość szybko badamy technologię. A, ładunek, właśnie. Wahadłowce jeszcze. Budynek dostał awarii, to nie fajnie. Fajnie byłoby się tym zająć zaraz. No to może jeszcze nie teraz. Ale to pewnie zaraz to zrobią. O, już naprawi. Czy ty jesteś przepełniony, czy co? Nie, dobrze pracujesz. Nie, to ten cement tu jest? A, sporo. No to dobrze. To bardzo dobrze. Może zwiększymy trochę temperaturę. Czyli zbudujemy kolejne wytwórnie GC.
A co tutaj? A, już są już te farmy. A, dobra, już tak już to ogarnąłem wtedy, tylko zapomniałem. Dobra, nieważne. Jezu, zabawa. A, pełno dzieciaków. Nieważne. To szkoda, bym powiedział, że za dużo, ale no cóż. To bym tutaj zbudował arkologię. Mieszkania oczywiście cały czas brakuje. I postawimy sobie przedszkole. Plac zabaw. I chyba jeszcze sklep spożywczy. Funding received. Wracamy tutaj, do stolicy. Czyli to się zbudowało. To jeszcze ja tutaj postawię na przykład wiszące ogrody. No i to będzie bardzo fajny pomysł. I kolejny apartament. Troszkę nam tutaj chyba brakuje pracowników. Tak. To się przyda trochę więcej mieszkańców, jak i robotników. Jednocześnie. O, tutaj mamy wolne miejsce pracy. I chyba jeszcze tutaj hazard zbudujemy, czyli kasyno. Wada jest tego budynku, że on zużywa wodę oczywiście. I jesteśmy już na minusie. Czy gdzieś tutaj jeszcze ma taki wzdłuż jakby? Tak. Jak tutaj produkcja dronów? A to troszkę damy jeszcze tutaj na zapas. Aby było. Dobra. Kolejne mieszkania. I może jeszcze coś tutaj dobudujemy, czyli na przykład... Może kosmowal. Cieszy mnie to, że już ogarnęliśmy tutaj produkcję żywności, bo już mamy nadwyżkę ogromną. Także bardzo fajnie. Tylko jeszcze ta produkcja nasion by się przydała, optymalna. Może to bym zbudował, no jeszcze się zastanowię. Tutaj powstało, tak powstało, to jeszcze tak i jeszcze tak. Tym więcej drzew, tym lepiej, bo też one produkują nasiona, jak i krzaki, czy tam krzewy. Więc to też bardzo dobrze pomaga w tym kierunku. Tutaj kolejna szkółka leśna. Też to wpływa na jakość oczywiście. Także tak to fajnie się prezentuje, jak widzicie, to tak fajnie podrywa ta maszyna. Tak jakby zraszacz. Zraszacz, no, dobrze powiedziałem.
A, to może bym tutaj zbudował kopułę zwykłą. Na przykład ta owalna w tym kierunku. Po co? Bo tutaj będzie produkcja nasion ogólnie. Bo te na przykład obszary może wykorzystałem pod produkcję żywności na przykład. No, żywności. Ale to jeszcze tutaj postawię to. Produkcja polimerów jest ok. Chyba ta. Chyba jest ok. A jak tutaj? Mamy tutaj na plusie, tu też. Tutaj mam ogromną nadwyżkę. To może postawimy jedną pracownię, czyli fabrykę. Fabryka elektroniki. I od razu przejście. Dobra, to żeby tutaj zmniejszyć zużycie wody, to zbudujemy oczyszczanie. Jak tutaj miejsce pracy? Mamy bezrobocie? Mamy. Ale pewnie zaraz zniknie, że szybko. No właśnie, znikło. Czyli potrzebujemy więcej mieszkań. I mamy problem z prądem. To chyba zbudujemy generatory zwykłe, Stirlinga. I wiecie co? Chyba jednak zrobimy ten projekt specjalny. Czyli te zalecienie tutaj. Czyli wysyłamy tam rakietę. To troszeczkę pomoże. Matko Polska, ile dzieciarni. O Jezu. Aż bym powiedział, że za dużo. Funding received. I chyba jeszcze tutaj zwykły stakan spożywszy. I chyba mały sklepik artystyczny w tym miejscu. I może jeszcze jeden stakan spożywczy. Już? Tak szybko? Czy co? A, okej. Nie ważne. Oczywiście ten stakan spożywczy od sklepu spożywczego nie różni się. Znaczy jest jedna tak naprawdę różnica między tymi budynkami, a mianowicie nie liczba pracowników, a bardziej, że więcej może przyjąć gości. Tylko tym się różni. Że więcej gości może przyjąć. No i oczywiście ma większy magazyn na żywność. Rzecz jasna. No to fajnie, że już tutaj mamy robotników. Bo to się przyda do farm. Jedna farma taka, tu tylko jedna farma. Może nawet i
4 farmy od razu postawimy. To takie małe mieszkanie. To jak mieszkanie, to rzecz jasna, oczywiście. Posterunek. A, ja chyba zbudowałem te generatory tam. One są gdzieś tutaj. No właśnie, otwieramy. Dobra, jak tylko to się zbuduje, to już będziemy kończyć tutaj odcinek. A, jeszcze tylko ustawię na nasionka. Wszystko mamy? Wszystko. I trzęsienie ziemi, oczywiście. Dobra, także ja już tutaj zatrzymałem ten czas, także mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jak widzicie, udało się nam zażegnać szybko ten kryzys, tylko dzięki oczywiście pomocy ogromnym farmom, które tutaj powstały. Także tylko dzięki im dalej będzie ta seria trwać na spokojnie, bez żadnych problemów. No, także myślę o tym, że ten odcinek zasłuży na łapkę górę, czy też nawet miły komentarz, czy ogólny inny też komentarz, tak? Oraz też, jeśli ci się ten odcinek spodobał, jak i mój kanał, to zostaw też tutaj suba i dzwoneczek. Także z tej strony był z tej strony był Odkrywca Adik i trzymajcie się do następnego. Także do zobaczenia. Bywajcie. Cześć.